Zapraszam Was na stronkę hellcase.com, na której możecie otwierać przeróżne skrzynki i dropić niesamowite skiny, na przykład takie jak ten tutaj. Wpisując kod Mateo dostaniecie darmowy balans, natomiast z kodem Mateo 1337 plus 15% więcej do depozytu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link znajdziecie w opisie. Jeszcze z onside'em KNG z pierwszą eliminacją już gdzieś się właśnie ten worek fragów się zaczyna sypać. Zobaczymy tylko na czyim korzyście poleci lepiej. Pączek walczy, Pączek na razie z eliminacją KNG i jeszcze z jednym fragiem. No i sytuacja 4-3, ten bombset już teoretycznie zajęty, gdzieś się te smoki się pojawiły. Po stronie terrorystów mamy teraz kontrolę właściwie tego onside'u, ale KNG jeszcze jest głodny, chce jeszcze więcej tych fragów zdobywać. I teraz Fer zdołał się już przedrzeć za bombside, on na pewno będzie chciał dać jeszcze eliminację. Teraz Pączek z łopotami, ale finalnie radzi sobie Fer, jednak teraz wyjeżdża, no i sytuacja 2-2, bo Spero jeszcze w tym momencie z eliminacją, Spero miał jeszcze szansę, no ale zostaje sam Mynio. Mynio, sytuacja jest 2, paka podłożona pod niego teoretycznie, no ale Fer radzi sobie wyśmienicie. No jeżeli tutaj Wisła wygrałaby tą potyczkę, to ja bym był naprawdę zdziwiony i pod pełnym wrażeniem, no ale wiem doskonale, że akurat Wisła w ostatnim czasie jest w naprawdę bardzo wysokiej formie. No i myślę, że kiedy jak nie teraz, no zobaczmy Jenker, jakie fragi, no pięknie rozgrywa to w tym momencie zawodnik Wisły, tylko że Fer oraz Kenji odpowiadają, co też wiąże się z tym, że przy życiu pozostaje dwójka naszych zawodników. Pączek niczym taki skoczek narciarski wskoczył na schody, dołożył zabójstwo, robi nam się 2-2, no i naprawdę ja tutaj mówię o dobrym doświadczeniu ekipy Mibru, ale trzeba właśnie wspomnieć o tej dobrej dyspozycji Wisły, która w ostatnim czasie naprawdę fantastycznie sobie radzi gdzieś tam w tym turnieju 9-5, czy też w swoich oficjalnych spotkaniach. Pączek po raz kolejny, no i czy będzie to wygrana runda, jednak nie. No może jeszcze o tym zbyt dużym respekcie ze strony zawodników Wisły Olin do zawodników MIBR jeszcze nie powinniśmy mówić, bo tutaj teoretycznie może być nawet jeszcze 16-6. Byłoby to arcy trudne zadanie, no ale wydaje mi się, że będą zawodnicy Wisły Olin do końca walczyć i gdzieś jeszcze ten pazur pokażą. Na razie jednak Gwiazd, który dobrze zatrzymuje Kenji, jeszcze wyciąga łupa, jeszcze Fer mu pomaga, no i kompletnie no nie udał się. Nie udał się ten atak naszych zawodników. Nie może was na pewno na tych spotkaniach zabraknąć, natomiast no, troszeczkę brakuje Wisły właśnie w meczu o godzinie 12 na drużynę Mibru, tylko że zauważmy, że w końcu nasi zawodnicy wygrali pierwsze dwa pojedynki, ale co z tego, skoro już Brazylijczycy odpowiadają. A tutaj TRK na pozycji, Pączek jednak go fraguje, fajnie, że udało się to zabójstwo zdobyć, tylko że Fer, no właśnie on jest na plecach, on tutaj zagra po profesorsku, zobaczmy, on nie odeszczy strzałów, najpierw zauważy przeciwników, ale Jenke zdążył się odwrócić, no i Pączek skoczył na bombsite. Fallen dobrze celowany, Fallen miał jeszcze szansę na jedną eliminację, ale zdołał przeskoczyć gdzieś tutaj do bombside'u, przenieść jeszcze jeden zawodnik naszej ekipy. I teraz Fallen wcelowany, gdzieś właśnie na ten bombside, dorzucane mołotowy, dorzucane gdzieś te palaki. Ej, Fallen, nie wychylaj się, Fallen nie trafia, w tym momencie potrzebujemy tych zabójstw. I na szczęście zostaje sam Kenji, szczęście, a może nieszczęście, bo ten zawodnik mocy, ten zawodnik silna i mowo. Chyba w tym momencie widzę, że nikt właśnie tych apartów nie sprawdza. A KNG ma jeszcze 20 sekund, on jeszcze liczy na jakiegoś fraga takiego w stylu, że ktoś po prostu wejdzie mu celowi. No i tak też się dzieje, KNG z pierwszą eliminacją. No i zostaje Jentker. Jentker, który jest mocno i mowo, no ale teraz już KNG jednak mocno pobijany, on jednak pikuje lewo-prawo. No i Jentker musi grać na czas, Jentker, że tak powiem, musi coś tu wykombinować. KNG chyba fejkuje teraz zeską. No i KNG niestety taką rundę wygrywa. Lecą flesze, Polacy powoli zaczynają się wychylać, tylko że Fallen jest celowany, o ale tutaj teraz niecelny strzał od snajpera, tylko że i tak będzie mógł się poprawiać, ale on cały czas tutaj ma minimalne problemy, żeby namierzyć przeciwnika, to wykorzystał Hades, to również wykorzystał i Jentker, więc TRK pozostaje sam na placu, ale halo, przecież TRK zabił przed chwilą wroga, ale jednak Mynio zdobywa to ostatnie zabójstwo. Pięciu, na razie nikt nie stracił swojego życia, tylko że brazylijska formacja jak na razie zajęła sobie Leather Room, ale co z tego, skoro Mynio przez smoke'a skasował rywala. Tylko że tak odpowiada, więc no nie najlepszy początek, nie najlepiej się to wszystko teraz układa, bo no tracimy tych zawodników. Hades, no musisz, Hades, no nie możesz popełnić teraz błędu. Zawodnicy drużyny MIBR chcą przejąć sobie okolice respa. Dorzucony smoke, bomba w tym momencie plantowana. Hades powoli się wychyla, zauważy tam dorzuconego Polaka, ale tako fantastyczny pik. No i chyba, Sławku, zbliżamy się tutaj do zakończenia tej mapy, bo pozostała tylko dwójka, tylko jeden jednak już zawodnik naszej formacji. Sam Pączek, który no teraz odcięty tymi mołotowami, który gdzieś tam namierzony, usłyszany przez przeciwników. No widać, że zawodnicy Brazylijczycy z formacji są przygotowani, ale Pączek dorzuca sobie smoka, będzie próbował się wychylać, tylko że no jego pozycja kontrolowana, Fer dobrze wcelowany, no i on zakończy tę rundę zwycięstwem brazylijskiej formacji.
MIBR versus Wisła All In Games Kraków w tym momencie nam się rozpoczyna. No jest to bardzo ciekawe starcie, bo no jeżeli Wisła teraz przegra, no to odpada jedno z całego turnieju i to Brazylijczycy okażą się tutaj drużyną lepszą, a my tutaj natychmiastowo przenosimy się na bomb site A, gdzie mamy już dwa zabójstwa, no i widać, że ta runda pistoletowa pod pełną kontrolą ekipy. O ekipy terrorystów, no i widać, że jest to oczywiście sam Pączek przy życiu, który posiada CZ-kę, który jeszcze gdzieś tam próbuje się wychylać, ale no ile próbuje się wychylać, no to o tyle jednak przeciwnicy są dobrze przygotowani i to Fallen na współkę z Kenji. No i nie wiem, czy w ogóle będziemy chcieli odbijać, oj ten Nade, on już zaboli, Nade na główkę, no Menio przyjął go, że tak powiem, z klasą, a teraz jeszcze jednak Hades podjeżdża, Hades z wolnymi, Hades trzeba zabójstwami, wow. Jeszcze Menio zabija, no i co się dzieje, ale szybko, że tak powiem, posypała się ta runda ekipie MIBR, no co prawda żyje jeszcze Fallen, ale wydaje się, że będziemy mogli teraz taką rundę spokojnie zgarnąć, gdzieś się dobrze przykowerować. No i Fallen, jedyne co zrobi, no to gdzieś siła tą broń będzie zachowywał, próbował jeszcze co prawda skakać, ale dobrze, Menio to wszystko przykrył. Prawdopodobnie od innej pozycji będą chcieli zaatakować ten bombsite, a będą chcieli oni tutaj spróbować swoich sił. Atakujemy pozycję, Pączek z zabójstwem, doprowadzamy do wyrównania. No niezwykle istotna eliminacja, jeżeli chodzi o zawodnika Wisły. Teraz podejmuje on pojedynek po raz drugi. No i widać, że tutaj Pączek jest niesamowitym zawodnikiem. On gra dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. Albo już teraz się mylę, ale dobra, może zostawmy w tym momencie, bo zawodnik niby będzie atakował bombsite na razie. Jentker ładnie gdzieś radzi sobie, właściwie z jednym zawodnikiem, drugiego jeszcze obija, Hades, no nie trafia, ale teraz momentalnie się poprawia, no i jest przewaga po naszej stronie, TRK jeszcze bardzo pobijany, Fallen także już gdzieś 90 punktów zdrowia właśnie za sprawą Jentkera stracił. No i będzie okazja, będzie szansa, no i Hades oślepiony. Jeszcze gdzieś teraz animacje zdobywają, Hades, on robi robotę, ten pan w tym momencie, gdzieś na tej kanapce, no gdzieś od tego starego PS-a. No i jest na pewno informacja, że właśnie ten ostatni zawodnik pozostały przy życiu z brazylijskiej formacji, no musi gdzieś tutaj być na Ivy. No i już w tym momencie pikuje na niego Hades. Teraz mamy rezultat oczywiście 6-2. No i Polacy mają dosyć dużą przewagę względem wyposażenia, ale czy ta przewaga da im zwycięstwo? No tego już niestety nie mogę powiedzieć, bo tracimy tak naprawdę naszych graczy. Oj, problemy, panie Wisły. Ale no na tę receptę oczywiście jest Szpero, który zdobywa już kolejną eliminację. Jest to sytuacja wyrównana 2-2, z czym, że Pączek jest na plecach, ale pozycja Pączka jak na razie nieznana i zobaczmy, że on chce to zagrać po profesorsku. On chce się zakraść, tylko że sam został zauważony, ale fair przegrał taką potyczkę, no i tak, o jeden na jednego z Pączkiem, no niestety. Jest jeden z naszych oponentów, ale Szpero już go usłyszał, na pewno już gdzieś ten kol polecia, ale Fer tutaj skakuje, jedzie jak na brota, gdzieś do tego homeside'u, ale się tak ubezpiecza cały ten środek, jeszcze jednak z eliminacją, no i na razie ten szybki atak nie działa, nie działa na dobrą Wisłę, jednak teraz taką z eliminacją, ale Hades jest jeszcze na homeside'u, Hades jeszcze tu wszystko słyszy, Hades z niebywałym strzałem, no i Hades cały czas będzie miał jeszcze szansę, no zobaczymy jak poradzi sobie jednak Terka z dobrym flagiem, ale Szpero i Pączek. To ten awans w rankingu również powinien być sensowny, skoro tak dobrze punktowane są te turnieje typu właśnie Malta oraz 95. Przekonajmy się, dorzucony został Flash, Jentker będzie się wychylał, ale przeciwnicy ustawieni w linii. No piękna jechaneczka od Polaków, no siadła. Teraz nasza ekipa na konie, na tą husarię i widać, że Jentker tutaj idzie nawet i po Ace'a. Cztery zabójstwa są, no i jednak Hades nie da Ace'a swojemu koledze. Poszli oni właśnie do swojego gaming house'u, żeby tak naprawdę potrenować, żeby skupić się właśnie na polepszeniu swojej gry, tak jak właśnie zrobili to zawodnicy Wisły, którzy no moim zdaniem zaliczyli naprawdę niesamowity progres. Teraz jednak walka podjęta, Kenji próbuje walczyć, no ale to jednak Tako zdobywa to zabójstwo. Mamy mimo wszystko przewagę po stronie polskich zawodników, mamy również podłożoną bombę, no i Jentkera, który ma 9 HP, ale mając 9 HP cały czas przecież można zdobyć to zabójstwo. Na ten moment jednak czekamy na ruch ze strony przeciwnika, dobrze wcelowany był jeden z naszych zawodników, tylko że Tako jej minimalnie obita, aż w końcu tutaj wyjdzie po niego Pączek, no i Pączuś tutaj z jednym zabójstwem, jeszcze Kędzie przy życiu, ten obijany przez rywali, Polacy na niego chcą się wychylić zespołowo, Zliczyk podchodzi, no ta runda już będzie na pewno przez niego przegrana, ale jeszcze próbuje, jeszcze chciałby tutaj kogoś namierzyć, tylko że to mu się nie uda, więc no jesteśmy świadkami polskiego zwycięstwa w rundzie pistoletowej, jesteśmy świadkami w wyniku 13-3, no i jeszcze fenomenalnie Pączek. No w porę czy nie w porę, no Fallen na razie oddaje te strzały, ale na nasze szczęście niecelne. No i miejmy nadzieję, że na chwilę zdobędziemy te fragi, na razie jednak Fer obija Mynia bardzo mocno, finalnie także tego fraga zdobywa, Fer jeszcze z jedną eliminacją, no w międzyczasie zabił jeszcze Pączek, ale gdzieś cały czas to jednak przewaga po stronie Brazylii się utrzymuje. Teraz jeszcze wypikuje Pączek, ale TRK sobie z nim poradził, wydaje się, że ta runda jednak się
nam posypie, bo zostaje w tym momencie sam jeszcze Jentker, który jest na pewno mocny, ale w tej rundzie sobie nie poradzi. No i zobaczymy, jak Brazylijczycy, ale zarówno także jak nasi zawodnicy sobie w tym momencie poradzą. Gwiędzi nie trafia strzału, który powinien trafić, ale to na naszą korzyść. Wszystko, że tak powiem, się układa, bo Szpero teraz właśnie Gwiędzi zabił. No i to mają przewagę. To my mamy teraz dobrą okazję, żeby za tą 14 rundę wyłapać i być już tylko dwa punkty od tego zwycięstwa, tej mapy. Chociaż teraz TRK, teraz Tago. Gdzieś ta eliminacja zdobywa, no zostaje sam Menio. Menio, któremu zabrakło kul. Na tym pełnym wyposażeniu. Bardzo istotny moment tego spotkania. No jeżeli taką rundę byśmy wygrali, oj, to zdecydowanie tutaj MyBR mógłby być niezadowolony, ten zespół mógłby sobie troszeczkę pluć w brodę. A przy okazji w ogóle fajnie, że tak na czacie żeście pisali teraz do powiedzenia. Zawsze można gdzieś tam zapamiętać i wykorzystać. Na razie jednak Tako wykorzystuje swoją lepszą broń niż przeciwnik, ale również pan Grzegorz wchodzi w przeciwników jak nóż w masło. Menio trafia KNG. Oj, tutaj zaczyna się robić ciekawe, zwłaszcza że Szpero jest na blisko. Oj, tutaj niestety niecelnie, ale mamy znowu dwóch na dwóch. Mamy Menia, który wychyla. Ten teraz decyduje się na wycofanie za pozycję, za psem. No i teraz będzie wychylenie Menio z zabójstwem. No i mamy dwóch na jednego. Przewaga po stronie polskiej drużyny. Sam TRK, mając 77 HP, mając defuse kita i dwa flesze. Jeszcze nie będzie broni składał, jeszcze będzie wychylał. Ale no na całe szczęście ubezpieczał Menio. Jednak gdzieś teraz celowany w ten chodnik terroryści, jednak na razie wieloinacją Kenji, nice. Także słuchaj, ale Menio ładnie sobie w tym momencie na tym wjeździe radzi, a więc sytuacja 4-3, no i mamy jeszcze rurkującego, mamy jeszcze Spero, tutaj celowany w niego był w tym momencie Fer, no ale i tak troszeczkę tych punktów zdrowia stracił, a więc to my w tym momencie mamy przewagę, ta bomba już tyka i zajmujemy jeszcze coraz bardziej dogodne pozycje. No i no będzie raczej szansa. Będzie realna teraz, że tak powiem, opcja, żeby jeszcze ten mecz wygrać. Zobaczmy, bo teraz trójka zawodników CT będzie podchodziła od konektora. Oni dorzucają motory, no ale my te pozycje mamy naprawdę zajęte bardzo dobre. Wyśmienite w tym momencie, wręcz mogę powiedzieć. Będą musieli antyterroryści patrzeć do tyłu, będą musieli patrzeć do przodu. Teraz jednak chyba jeszcze to nie jest fake, chociaż tak, to był fake, ale... Co? Nie. Nie. Nie! Nie, dobrze! Ale co zrobił Fallen? Co to był w ogóle za jakiś nieludzki strzał? ...czasu może zabraknąć, do Digranatu zbyt wiele nie ma. Jest tylko jeden smok u Fallena. On pewnie będzie dorzucany na paczkę. No ale teraz mamy kontrolę Banana. Mamy także gdzieś kontrolę Ruin. No i bardzo obiecująco to wygląda na ten moment. Daleko jeszcze gdzieś zostawiony jeden z naszych zawodników na bananie. No i Hades z eliminacją Kenji jednak odpowiada TRK oraz Fallen z zabójstwami. A więc no posypała się nam ta runda. Gdzieś to wszystko dobrze poleciało. Fer teraz rzuci jeszcze na Ida, no i on może być bolesny, ale już mocno oberwał w tym momencie Szpero. On nie miał w ogóle Kevlara. Jentker jednak z dwiema eliminacjami, no i ten bombsite jest otwarty. Nikt nie podejdzie. Ruiny są agresywnie zajęte, są te pozycje, że tak powiem, dogodne, są te pozycje, że tak powiem, perfekcyjne. No i już widzimy, że TRK i Tako po prostu stykali. Gdzie... No to faktycznie... Będziemy być może w stanie za chwilę objąć tutaj sensowne prowadzenie. No na razie próba podejścia, tylko że tutaj Szpero z jednym, z drugim zabójstwem. Szybkie otwarcie bombside'u B wie raczej o tym, że jeszcze jeden przeciwników może być gdzieś na BS-ie. Chociaż nie, no bo on tutaj biegnie z nożem i no z jednej strony dobrze, bo Szpero mając właśnie oczywiście małą liczbę zdrowia namierzy jednego z wrogów i da informację, że słuchajcie panowie, jeden zawodnik jest na B. Dodatkowo przecież nastąpiła rotacja, no i TRK będzie przed ważnym podejściem. No jeżeli tutaj zostanie on trafiony, no to wydaje mi się, że Wisła powinna się wycofać, zwłaszcza, że te zabójstwo zostało zdobyte, a wiedzą doskonale o tym, gdzie znajduje się pan Tako, także no, zawodnik ekipy MIBR próbuje się wychylać, ale gdzie do Mynia? Kontroluje, ale Jentker jest na blisko. Jeżeli zejdzie ten moment, to prawdopodobnie poleci tam gdzieś flash górą, poleci flash na rywali i będzie wychylenie, lecą flasze. Kenji zaślepiony, tylko że Tako oraz TRK odpowiadają, ale Pączek z zabójstwem odpowiada również i Hades Pączek po raz drugi. No niesamowite było to, że tylko jeden zawodnik posiadał AK-47, no a mimo wszystko zrobił on naprawdę niesamowitą robotę. Dodatkowo Hades podnosi broń, my nie robi to samo, mamy 3-2 podłożoną bombę, no i czyżbym wykrakał, że Wisła zagra swoją firmóweczkę i wejściem na bombsite'a zwyciężą rundę. No oby tak. Mam nadzieję, że będzie to kolejne zwycięstwo. Zwłaszcza, że teraz Menio się wychyla. Trafia on Fallena. No i sam Fer na placu boju. On podchodzi gdzieś tam od Lorda. Zauważony przez Polaków. Jeden frag zdobyty. No próba wyeliminowania drugiego z oponentów, bo no Menio ma przecież pewien pasek zdrowia, ale Pączek niczym ninja tutaj zakradł się gdzieś za filarem.
No to ile może dorzucić sobie smoka, no to o tyle, no właśnie nie będzie żadnego wsparcia ze strony kolegów i teraz będzie nieciekawie. Minion próbuje skanować się, rywale jednak się wychylają, skaczą, no i zdobywają te zabójstwa. Mamy przejęty bombsite, mamy opanowane stery, no i kwestia teraz tego, czy polska formacja zdecyduje się na ten retail. No na pewno się zdecydują, bo no to jest deficyt tylko jednego zawodnika, teraz już dwóch, teraz nawet i może być trzech, a nawet czterech, bo pozostaje sam na placu boju Hades, no i właśnie cztery za zero. A teraz przez to, że gdzieś się nie udało, musimy rozgrywać rundę Fallen. Co nawet nie musimy, ale tak się zdecydowaliśmy. Teraz jednak Fallen mocno obrywa za 50 punktów zdrowia i będzie szansa, bo to dwóch zawodników z Hadesami, nice. Ręka i Hedas z Hades zrobił robotę. A więc no mamy przejęty mid, mamy przejęty właściwie ten drugi także. No i Hades, wycof się, bo wystarczy tyle, ile zrobiłeś, naprawdę dużo. Gdzieś tutaj nakombinowałeś, Hades będzie jeszcze szansę, jednak rywale przeskakują, ale jeszcze gdzieś tutaj na tym lordzie jest jeden z naszych zawodników, Pączek z eliminacją. Pączek jeszcze obija mocno jednego zawodnika, Terka nie wie co się dzieje, dorzucona pereczka, no i chyba Terka tam zginie, jednak nie, 8 punktów zdrowia u tego zawodnika. Teraz jednak Kenjim załamuje się przytomnie, ale Terka będzie dojeżdżany, Terka musi tu zostać złapany, tak też się dzieje. Występują oni na przykład na turniejach typu właśnie Kolonia, czy też na Majorach, także no respekt był, ale za duży, no to trzeba pokazać, że też jesteś dobrą drużyną. Tu trzeba pokazać, że stać na zwycięstwo. No i jak na razie mamy sytuację, gdzie Pączek zdobywa zabójstwo. Oj, są minimalne problemy, ale on cały czas utrzymuje się tak naprawdę na nogach. Z tym, że mamy sytuację 3 na 3. Bomba na widoku, Szpero! Ale strzał! Dodatkowo Minio wchodzi na plecy, no i co tutaj zrobić? Może biedny Ferno, Szpero go! Młotowa, mamy gdzieś te flesze. No i będzie próba, miejmy nadzieję, że udana. Bo w tym momencie jeszcze jest tutaj Tako, jest Tako z jedną eliminacją, jednak Tako mocno popniemy. No i gdzieś tutaj Tako w tym momencie ma kłopoty, Spero go namierza. Bomba już tyka, Fallen ma gdzieś tego Maka 10. No musimy defować na raz, wiesz, jednak teraz Fallen zginął. No ale niestety tej faki nie uda się już rozbroić. Gotowy i zwarty, żeby przypieczętować teraz tą eliminację. No Fer się go kompletnie nie spodziewał. No, przewaga pozycji, przewaga tak naprawdę kontroli mapy. No i teraz Pączek na zaskakującej pozycji dla rywala, jednak Kanji skuteczny, ale Hades widzi dłoń. Hades wie, że może zdobyć fraga, ale było blisko. Tylko że teraz będzie próba wychylenia, Hades zauważony, ale sam też wie, gdzie jest przeciwnik. No my mamy przecież jednego gracza więcej na swoim koncie. No i Hades, fantastyczny strzał! No przez kolumnę przeskanował przeciwnika, no i sam TRK bez szansy, z Bogiem piekła. Tak. No jeszcze spotkanie trwa, jeszcze jako takie wyposażenie nasi przeciwnicy mają, ale jest już próba skontrolowania z tego mida, no i Minio, będzie okazja, teraz jeszcze Hades otwiera tą rundę z eliminacjami, jest tutaj Minio, wydało się dwukrotnie, Hades za to jest dwukrotnie, sytuacja 4 na 2, zostaje TRK, zostaje Kenji. No ewidentnie, no to jest po prostu dobra gra, zwłaszcza, że Hades tam się rozstrzelał. No wydaje mi się, że za sprawą w głównej mierze Hadesa tak naprawdę tak dobrze wyglądamy w tym spotkaniu. No i teraz jeszcze Pączek zdobywa zabójstwo. I zakończą to spotkanie, zakończą to wynikiem 16-9. No i wstyd będzie, ale nie dla nas, tylko dla Mibru, bo to oni najprawdopodobniej ten mecz przegrają i to, no tak powiem, taką jechanką troszeczkę na tej trzeciej mapie. No chyba, że teraz jeszcze coś zawodnicy brazylijskiej formacji wymyślą, ale Szpero ładnie gdzieś tu rozbiła to wszystko na apartach. Minio jest jeszcze ustawiony na konektorze. Szpero jeszcze wraca do tego boilera. Szpero z kolejną eliminacją zostaje ta pan Tako. No ja zakładam zegarek. Mamy GG, mamy Wisłolin w dalszej fazie rozgrywki.